Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxim, a to jest kolejny odcinek Steratech. I intro, intro! Dobra, co dzisiaj zrobimy? Coś dzisiaj zrobimy. O, zabrakło mi energii w bańkach. Fajne są efekty świetlne w tej grze, podobają mi się. Właśnie, co miałem dzisiaj zrobić? Sprawdzę, co możemy... Czy możemy jedną rzecz kupić? To znaczy, czy możemy stworzyć jakiegoś pomocnika, naszego pierwszego tym razem? Naprawdę. No nie, inwazja. Akurat teraz. Czemu ta inwazja jest co chwilę? Dosłownie co kilka minut. No, nie mogę się pozbyć tej inwazji, a chciałbym. Nie wiem, co mam zrobić. Pomożecie mi? Wszystko się spawnuje dookoła tego właśnie Trading Station. Wkurza to mnie, bardzo wkurza. Czy jak będę z dala od tego, to będzie gdzie indziej, czy tylko w tym obszarze? Powiedzcie mi to, jak to gra w Teratech. Jakiś kurde zmutowany kolo, jakiś mino, coś tam, kuźwa. Weź spierdzielaj. Już chyba z nim się pojedynkowałem raz i przegrał, więc co on tu chce ponownie? Ale nawalam. Już nie ma kół. Pięknie, giś, szmaciarzu. Wow, ale wybuch. Dobra. Jest. Mamy piękne części. Duże części. Duże koła. Spróbuję tych dużych kół użyć. Może są lepsze niż moje. Wow, jaki traktor. Sprawdźmy, jak to działa. Znów mam lagi. Nie wiem czemu. Okay. Czy ty to widzicie? Jakie to zabawne. Nie. Ja. W sumie niezły pomysł. Pozostałe zniszczyłem koła. No, zarąbiście. Zarąbiście. Nie miałem kiedy tego niszczyć. O! O! To potrzebowałem. To jest tragarz. O, i bańka reparacyjna. To nam się na pewno przyda. Do całego pojazdu. Będziemy musieli zaraz naładować baterii. Bo nam się już kończą. Nice, nice. Co tu jeszcze ciekawego? A, już bańka nam się skończyła. Miał jakieś baterie, ale skończyły mu się tak samo. Domocujmy do naszych. O, nie, 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 nie. Okej, okay, pięknie. Geo, coś tam, Heartlamp. To co to? O! Inna lampka. Też całkiem fajna. Wiecie, to jest całkiem fajny design, ale nie podoba mi się to, że te baterie tu są. Może zamieńmy to z bateriami. Dokładnie. Zamieńmy to z miejscem na baterie. O, tu damy baterie, a tam damy nasze piękne. No, te części, co zbierają. Materię. Nie wiem, jak się je nazwać. Zaraz sprawdzę, jak się nazywają. One są tragarze. Tak, tragarze. Wyleciało mi z głowy. I tak ma być. Tak ma być. To jest pięknie. Patrzcie, jaką mamy grubą dupę teraz. Jezu, jaki pojazd, nie? O, kolejne koło. Zachowajmy sobie. Ups! Psiu! Gdzie ono jest? Zginęło. Halo? Znikające koło. The fuck? Koło widmo. Przydałoby się mi na pewno ten przekaźnik, co daje energię na odległość, tylko go nie ma. Oby jakiś pojazd miał. Nie chce mi się go tworzyć. Nie pamiętam jego. O! Zadań pojazdu należy. Okej, okay, to poszukałem. Multi-seeker all-module. Będę go robił. Too great. Mały generator nie potrzebuję. Kotew obrotowy to się przyda do robienia bazy. Ona będzie nas broniła. To już ostatnio odkryłem. Starlight Boost to miałem. O, to jest w chuj drogie, nie wiem czemu. Mamy 2300, bardzo fajnie. Ventur. Okej, okay, Geocorp. To jest za 800. Nice.
Czy mamy koła te fajne? Tu szło nam do końca. Pancerz jest też drogi, w pizdu. Boże, co to takie drogie wszystko? O, 1200, nice. A to? Jaws. Szczęki? Nice. Tragarz Scotty, też ciekawe. Ciekawe, co to jest w ogóle. Okej. Widzieliście ogólnie tą bazę? Już widzieliście, pokazywałem wam w ostatnim odcinku. Podajmy te baterie tutaj, niech się naładują. Okej. I weźmiemy sobie je zaraz. Szkoda, że solary nie działają na pojeździe. Wtedy, dobra, ta gra by była nudna i zbyt pojazdy zbyt trudne do rozwalenia, ale wiecie, zawsze tam można pomarzyć. Okej, naładowane. Dajmy do naszych baterii. Pięknie. Ej, lag kolejny. Przez te lagi rozwalam sobie. Undo. Przez te lagi rozwalam sobie pojazd. Nie lubię tego. I don't like this. I don't like this. Ogólnie nagrywam ten odcinek zaraz po tym, jak Polska wygrała i przeszła na euro. Do euro. 23:42 jest, gdy nagrywam. Dość późno, ale wiecie, student life i takie tam. Okej, dajmy tą reparacyjną tutaj. No, reperuj. Jak bańka nie jest zasilana, jak jest. Co ty mi tu wpierasz? O. Tu jest wszystko. To w takim razie dołączmy to do kompleksu. O. Pięknie. Mamy już fajny pojazd. Dość gruby, żeby się nie zmieścił do naszej altany, ale zrobię lepszą. Te ogólnie części użyjemy do zrobienia naszego sługi, którego właśnie teraz zrobimy. Kupimy ten moduł cały i zrobimy takiego frajera małego. I zobaczymy, jak to w ogóle działa. Przetestujemy. Okej, to. Pięknie, mamy. I teraz frajerze głupi i tępy. Nie uciekaj mi. Ej. Ej, harvest. O, masz harwestować. Kupmy mu. Nie, po co? Mam dużo części. Tylko on nie może się ruszać. Stary, idle. Okej, sprawdźmy. Działa. Podąża za mną. Idle to się. Jest podążanie. Tak mi przynajmniej ktoś właśnie powiedział w komentarzach. I pewnie to był Jarek Jeszkę. Dziękuję. Znowu. Okej, dajmy mu te koła. Chociaż nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Chyba nie. Stary, ej. Wow, ej. Wiem, co zrobię. Bloki. Gdzie ja mam moje. Jak to się nazywa? Kolejne coś, co zapomniałem. O, kabinę kosmiczną. Sup. What's up? No. Nie będę się wkurzał. Zróbmy z niego coś. Jak nim kieruje, to on mną nie kieruje, więc jest idealnie. Idealnie. Okay. O! Ale ładny. Łazik w pizdu. Okej. Teraz musimy zrobić tak, żeby go ochraniać, żeby mógł zbierać. Dlatego zrobimy mu taki ryj. I dupę grubą. Tak, dupa mu się przyda. Dupa gruba. Zaraz zobaczycie dlaczego. Fajnie, że zrobiłem sobie takie części. Albo nawet taką, wiecie, regularną, żeby móc kupić jedną rzecz. A mianowicie, już nie trzymam was w niepewności, to jest tragarz ten większy. Znów muszę go. O, jest tu. Tragarz platformowy, nawet tani. Nawet dwa se kupimy. A za co? Jesteśmy bogaci. Kupmy sobie jeszcze drilla, ale nie wiem, nie chcę mini drilla, ja chcę dużego drilla. Gdzie. O, jest duży drill. Nawet tani. Jeszcze razy dwa tani. Dobra, razy trzy już może nie. Okej. Tu.
i tu. Nice. I go dajmy w taki sposób. O! Tak wygląda nasz zbieracz. Ładny, no nie? Tylko pewnie mój piękny bot uzna, że nie będzie warto nic zbierać. Sprawdźmy zresztą. Patrzcie. Harvest. No, i zbieraj. Czy ja coś robię nie tak? Ej, stary. Dobra, pokażę ci, jak to masz robić. Masz zrobić tak. O, tu startuj. Nie wiem, da się jakoś włączyć nagrywanie. Potem pojedź sobie gdzieś tu. Rozkrusz skały. Bio, nic nie zbierz. Dobra, rozkrusz drzewo. Patrz, rozkrusz drzewo. Podjedź do tyłu, żeby coś złapać. I pojedź z powrotem do bazy. Potem umieść wszystko tutaj. My first tech. Nie chcę tak nazwać swojego, mojego pierwszego techa. Okej, okay, i tu to przerób. Aha, muszę was posłuchać w jednej rzeczy, żeby przerobić te. Już wam mówię, co? Niech zostanie tu na razie, niech sobie pojeździ, nie wiem co ma na myśli. Muszę was tutaj pochwalić, bo macie rację co do mojej bazy, żeby w trakcie przesyłania, przenoszenia materiałów przerabiały się mi na lepsze, przez co są one może droższe, ale nie wiem czy ja mam rafinerię w ogóle tutaj w materiałach, chyba nie mam. Szkoda, że nie ma tutaj wyszukiwarki. Rafinery, rafinery, rafineria GSO. Ale nie podwójna, ja chcę pojedynczą. Wiem, że miałem jedną pojedynczą rafinerię. Jedyny pojedyncza rafineria. Gdzie ona się znajduje? Średni silos, bo nie ma. Fuel Conventor. 5 block. Cholera. Czekajcie. Bo to tak wygląda. Już wam pokazuję. To to, no nie? Mały nie, mały generator. Gdzie ja to mam? A może to to? Okej, okay, sprawdźmy. Pójdźmy po drzewo i sprawdźmy, czy to działa. Gdzie poleciał mój... Ej! Gdzie jest mój zbieracz? Poleciał zbierać? Niemożliwe. Ale jest atakowany. Już ci pomogę, bracie, ale jestem wolny. Jezu. Się tamten przewrócił, nie? No, nie będziesz mi tu niszczył mojego brata. Okej, okay. Rozpieprzył się. A te... Patrzcie, w ogóle testujemy jak nasz funkcjonuje. Na razie pięknie. Muszę sobie jakieś te... Coś szybkiego dołączyć, żeby mógł właśnie jechać szybciej. Te koła nie wiem czy mi pomagają i to ta duba moja. Widzicie jak wolno jadę. Nie podoba mi się to, bardzo mi się nie podoba. Nie podjedźmy tak blisko, żeby nam przyłapało nasz tam łapacz czy co tam mamy. Kurwa. Okej. Okay. Nie. To. Nie. Ej. Nieładnie. Bardziej... Chcę, żebyś ty przyłapał. O! Pięknie, rób się. No. O! O to mi chodzi. Więc to jest ta rafineria. Spróbujmy testem walnąć. Dołączmy ją zamiast tego fragmentu.
Nie szkodzi, że się rozwaliło. O, nice. To powinno tu wchodzić, tak? No. Potem to powinno tutaj się znajdować. O, iść tu? Zlezie tu. Ty się masz iść w tą stronę. Okej, sprawdźmy, jak to działa. Dobra. Przetransportowuje się. Tak. Okej. Idzie tutaj. I do naszego przesyłacza. No i tak zrobię ze wszystkim. Ale to już później. Zobaczmy, co się dzieje u naszego Harvesta. Czy on w ogóle zbiera? Gdzie on pojechał do jasnej cholery? Co się z nim stało? Wiecie co? To nie wiem, chyba był mój fail. Nie wiem, powiedzcie mi, o co tu chodzi z nim? Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Komentujcie, subskrybujcie. Powiedzcie, że istnieje ktoś taki jak Mr. Maxim 3. Polećcie mi komuś, będzie miło. Za następnym odcinku znajdziemy tego frajera, naszego pomocnika, którego stworzyliśmy. Gdzie on kurde jest? Dobra, nieważne. Powiedzcie mi jeszcze, jak level wbić czwarty. Bo nie leżni mi jak bije inne teky. Nie wiem czemu. Na razie, trzymajcie się.